Witam ponownie na kanale. Dzisiaj, korzystając z okazji, że są zawody na UKF-ie, chciałem nakręcić tutaj parę ujęć z łączności na paśmie dwumetrowym. To może tyle woli wstępu. Posłuchajmy, co słychać. PUW tu jest T9 Karol Urszula Paweł przez Paweł. Witam Krzyśku, 5916 Józef Natalia, 99 Kłębek Banda, 16 Jodem, 99 Kłębek Banda. 144525 poszło. 144525.
Jak widać, nie ma za dużo stacji, ale to na tym to właśnie polega, że na UKF-ie trzeba te stacje wyszukać, czyli kręcić cały czas anteną w różnych kierunkach, no i szukać korespondentów. Poszukamy w okolicy tutaj pasma fonicznego. No, widzimy się za chwilę. Stefan Paweł 9, Karol Urszula, Paweł przedstawił zawody. Dzwonię w zawodach Stefan Paweł 9, Karol Urszula, Paweł przedstawił. Dzwonię w zawodach Stefan Paweł 9, Karol Urszula, Paweł przedstawił. W zawodach Stefan Paweł 9, Karol Urszula, Paweł przedstawił. Dzwonię w zawodach Stefan Paweł 9, Karol Urszula, Paweł przedstawił. URZ tu Stefan Paweł 9, Karol Urszula, Paweł przedstawił. Dzwonię w zawodach Stefan Paweł 9, Karol Urszula, Paweł przedstawił. Dzwonię w zawodach Stefan Paweł 9, Karol Urszula, Paweł przedstawił. Teraz tu jest ST9, Karol Urszula, Paweł przedstawił. QRZ, tu Stefan Paweł 9, Karol Urszula, Paweł przedstawił. ST9, KUP przedstawił. QRZ. Zero dwadzieścia. Józef Natalia, 99, Kłębek Wanda, co dla nas? ST4 i C, tu jest ST9, Karol Urszula, Paweł przez Paweł. Już momencik, ST4, Karol, Violetta, Adam, 9020, JN 99, Kłebek Wanda, Roger. Niestety nie słyszymy drugiej stacji. OK, zostawimy tutaj na częstotliwości wywoławczej. Jak widać, mało jest uczestników. Ja akurat chciałem się porobić łączności i myślałem, że to będą próby jakieś łączności. Niemniej jak to są zawody, ja troszkę nieprzygotowany do zawodów z racji tutaj konieczności logowania w specjalnym programie, postanowiłem nie brać udziału w zawodach. Więc tutaj może takich kilka praktycznych rad.
jeżeli ktoś na przykład nie bierze udziału w zawodach, bądź no, chciałby, że tak powiem, ostatni rzut na taśmę wystartować, najlepiej logować i koniecznie wysłać log, ponieważ jak widzicie, w zależności od lokalizacji, skąd pracuje stacja, często stacje w zawodach łamią się przez paweł, czyli pracują gdzieś z zasilania portable, gdzieś z jakiegoś wysokiego wzniesienia. Specjalnie udały się na te zawody na jakieś wzniesienie. Robią łączności, tak? I teraz taka stacja na przykład zrobi tylko dwie łączności. Jeżeli ktoś nie wyśle logu, no to tak praktycznie taka stacja tam jedną łączność może mieć niezaliczoną. To różnie w zależności od zawodów, od regulaminu. Najczęściej jest tak, że jeżeli nie ma wysłanego logu zwrotnego z potwierdzeniem tej łączności, no to jakby nie ma punktów za tą łączność. Więc jak widzicie. 9 maja uszła całe zawody. Tu Stefan Kubek, 9 maja uszła całe zawody. No, tu ktoś woła. Jaka dobrocona jestem anteną 30 stopni na północ, czyli tak jakby tyłem, stąd troszkę słabiej tutaj jest 9 okręg. Okej, ale żeby dokończyć myśl. Więc często jest tak, że stacja w zawodach, ja też często było tak, że robiłem tylko jedną bądź trzy łączności. No i czasami taka mała ilość łączności, czy na przykład, no szczelam, 7 startujących, no dawała już jakąś tam, powiedzmy, pozycję, tak? Więc tu gorąco zachęcam, jeżeli ktoś na UKF-ie bierze udział w zawodach, wysyłajcie logi, ponieważ stacje czekają na każdy punkt. Jest to istotne z uwagi na małą liczbę uczestników w zawodach. Niestety, żeby jakiś taki konkretny wynik uzyskać, nie wspomnę, no, trzeba mieć dobre anteny, ale najważniejsza jest lokalizacja. Ja tutaj akurat mocno rozważam udział w zawodach, ale wybierając się gdzieś w teren, jakieś większe wzniesienie i stamtąd można popracować. Oczywiście na miarę możliwości, nie mówię tu o jakimś skrajnym, z dużej wysokości, bo to jest bez sensu, ale na przykład jeżeli ktoś nie ma warunków, no ja no, powiem szczerze, niekoniecznie mam idealne warunki, ponieważ mieszkam na północ, mam wzniesienie, więc praktycznie jestem całkowicie zasłonięty. Stąd tych stacji na północ mniej, za to na wschód i zachód jest otwarcie. Stąd tutaj jakby w tych kierunkach no, mam jakby możliwość lepszego otwarcia i tutaj jakieś szanse na łączności. Stąd, żeby na przykład poprawić troszkę swoją pozycję startową, gdybym się udał w jakąś lepszą lokalizację, może na troszkę wyżej, nieznacznie, znacząco poprawiłoby tutaj to moje szanse na uzyskanie jakichś tutaj ciekawych łączności. To może tyle, żeby nie przedłużać. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że film komuś się przyda. No i oczywiście pozdrawiam wszystkich startujących w zawodach. Do usłyszenia. Cześć. Jeszcze jedna sprawa, tutaj na koniec, chciałem jeszcze taką praktyczną radę dla osób startujących w zawodach UKF. Jak widzieliście, stacji było mało, warunków na przeprowadzanie łączności, przynajmniej takich normalnych, nie było za specjalnych. Tutaj w tym wypadku można bardzo fajnie wspomóc się łącznościami przez odbicie od samolotów. Na czym to wszystko polega? No, używa się specjalnego programowania, które pokazuje nam lokalizację statków powietrznych w powietrzu, które zostawiają za sobą smugę rozgrzanych spalin i w momencie przecięcia się wiązki promieniowania anteny w kierunku drugiej stacji odbiorczej, od takiej wiązki można uzyskać odbicie. Na czym to wszystko polega? Podczas zawodów wiele kolegów o tym może tak nie mówi, ale używa tej techniki. Ja powiem szczerze, próbowałem i przynosiło to bardzo duży efekt. Jak widzieliście, stacje wołają, nic nie słychać, tak? Można za pomocą właśnie takiego programowania AirScout na przykład
znaleźć sobie stację, która nas interesuje, skierować antenę w tamtą stronę i czekać na dogodny przelot samolotu przez kierunek przecięcia naszej wiązki anteny. I powiem szczerze, praktycznie do takiej wymiany raportów, szybkiego podania w zawodach to wystarcza. Więc czasami z danego kierunku można zaliczyć bardzo fajną łączność na odległość, no powiedzmy, do 900 km. Tak praktycznie patrząc. Co jeszcze ważne? No na pewno moc, tak? Na pewno, żeby odbić wiązkę od takich rozrzedzonych spalin, no myślę, że tutaj potrzebna jest moc. Powiedzmy, no da się z mniejszą, tak? Ale żeby to szło sprawnie, to praktycznie te 100 watów musi być, żeby ta wiązka uległa odbiciu. To może tyle.